Właśnie. Każdy z nas ma coś, co go szczególnie porusza, jak podkreślał to Mateusz, jakaś potrzeba innych ludzi i zrobiłby wiele, by tę potrzebę zaspokoić. Tak Bóg stworzył każdego z nas z jakąś szczególną, indywidualną wrażliwością. Każdy z nas ma coś takiego. Taki szczególny rys, wrażliwość, coś, co porusza nas w losie innych ludzi i zrobilibyśmy wiele, by ten los zmienić. Ta szczególna wrażliwość jest często przysypana pokładami egoizmu, ale gdzieś tam w głębi człowieka, w każdym z nas jest ten indywidualny rys Bożego stworzenia. Spotkałem kiedyś człowieka, był czy jest znajomym kogoś z was. Tym, co go poruszało, to było niesienie pomocy ofiarom kataklizmów w ramach PCK. Jak tylko coś takiego się działo, miał wszystko przygotowane i już tam pędził. A ja, co mnie szczególnie porusza? No, najbardziej to, że ludzie są rozczarowani. Boli mnie rozczarowanie ludzi, że mieli jakieś nadzieje, szczytne ideały, coś ich napędzało, ale teraz są rozczarowani. Taki kataklizm w ich życiu. A że Bóg włożył w moje serce wieczność, chciałbym, by inni ludzie nie rozczarowywali się również w obliczu wieczności. Każdy z nas jest na coś wrażliwy i to jest ten szczególny sposób patrzenia na innych ludzi. Można znać ich z wyglądu, można znać ich biografię, można znać ich talenty, ale to jest szczególny sposób patrzenia i poznania drugiego człowieka, co go porusza. A jak wiemy, co nas porusza, to następne wielkie pytanie, co mogę zrobić, by to pragnienie zaspokoić. Myślę w tym momencie o paru znanych mi ludziach teraz czy w przeszłości. Na przykład mój ojciec Krzysztof, co go poruszało, ponieważ był między innymi inżynierem, nie wiedzieć dlaczego poruszał go brak wody w Afryce. Wymyślał sposoby nawadniania Afryki, miał swoje inżynierskie pomysły i dzielił się nimi na arenie międzynarodowej, angażując się w pewne działania ONZ. Coś, co człowieka porusza. A gdy ma okazję to realizować, to go czyni szczęśliwszym. I dzisiaj właśnie o tym, o szczęściu, dalszy ciąg recepty na szczęście, recepty danej przez samego Jezusa. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza przeczytamy ten dalszy ciąg. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Słowo błogosławieni oznacza oczywiście szczęśliwi. Jak być szczęśliwym? O, posiąść ziemię, stać się właścicielem jakiejś ziemi, mieć kawałek ziemi. Każdy pragnie mieć coś swojego. Niektórzy pragną nawet bardzo dużo, wielcy imperatorzy pragnęli zdobyć jak najwięcej. Jezus nie neguje tego pragnienia. To jest dobry cel. Jest tylko pytanie, jaką ziemię Jezus ma na myśli? Jak wygląda ziemia, którą jego zdaniem warto zdobyć? Jednak zanim odkryjemy, jaką ziemię warto zdobywać, zwróćmy uwagę na coś innego, mianowicie Jezus pokazuje tutaj cechę charakteru, którą trzeba mieć, by zdobyć tą ziemię. Jaką cechę trzeba mieć, by
zdobywać ziemię, którą Jezus ma na myśli. Trzeba być cichym. To słowo oznacza również być łagodnym, pokornym. Taką cechę charakteru trzeba mieć, by zdobyć to, o czym mówi Jezus. A jakie jest potoczne wyobrażenie zdobywcy, zwycięzcy? Trzeba być agresywnym, drapieżnym, trzeba pokonać innych. Jednak Jezus mówi, ci, którzy są cisi, posiądą ziemię. Trzeba być cichym. W jakim sensie? Co się kryje za tym słowem cisi? Czy chodzi o to, by nie wyrażać swoich pragnień, milczeć, niczego nie chcieć? Gdy pod tym kątem przeszukujemy Biblię, możemy zobaczyć ciekawe słowa w Księdze Zachariasza w Starym Testamencie, Księga Zachariasza 4 w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Człowiek, do którego te słowa były skierowane, doświadczał jakichś trudności, były przeszkody w zdobyciu tego, co pragnął zdobyć, i wtedy Bóg skierował do niego te słowa. Nie dzięki mocy ani sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Będzie zwycięstwo, ale dzięki Bogu. On miał wygrać, ale dzięki Bogu. Nie dzięki ludzkiej mocy, nie dzięki ludzkim możliwościom. Co to więc znaczy być cichym w słowach Jezusa? To znaczy polegać na Bogu, czuć się od Niego zależnym. Wtedy Bóg zastosuje swoją moc, swój wpływ i sprawi, że zdobędziemy ziemię. No to popatrzmy w końcu na to, jaką ziemię najbardziej warto zdobyć, co jest tą ziemią, którą warto posiąść. Gdy znowu patrzymy na Boże Słowo, poszukując odpowiedzi, napotykamy takie oto słowa w psalmie 2. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi. Te słowa są powiedziane o Chrystusie, jest to psalm mesjański. Jest tu zapowiedź, że właśnie On otrzyma krańce świata w posiadanie, otrzyma całą ziemię w posiadanie, ale w jakim znaczeniu? Chodzi nie tyle o samą ziemię, co o ludzi. Jezus nie miał zamiaru panować terytorialnie, politycznie. Zamierzał natomiast pozyskać ludzi. No też nie po to, żeby im coś zabrać, lecz by coś im dać. Jaka jest więc najlepsza ziemia, którą warto zdobywać? Ta ziemia to ludzie, ich dusze. Z materialnymi posiadłościami jest problem. Nie weźmiemy ich do wieczności. Musimy je tu zostawić. Jednak z tymi posiadłościami jest zupełnie inaczej. Są wieczne, tak? Serce, dusza człowieka jest wieczna. Takie posiadłości zdobywał Jezus. To jest terytorium, które bierze w posiadanie ludzie, nie po to, żeby nad nimi panować, ale by ich uratować, by dać im najwięcej, jak można dać, pojednanie z Bogiem. My również możemy takie terytorium zdobywać. Możemy być użyci przez Boga, aby pomóc innym ludziom, by pojednali się z Bogiem. To jest nasza ziemia. Zobaczmy, jak Paweł apostoł nazywa ludzi, na których miał duchowy wpływ. Pierwszy list do Tesaloniczan 2. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Mieć taki wpływ, zdobyć taką ziemię. Jednak chcąc to zdobyć, potrzebna jest, o właśnie, ta cecha charakteru, o której dzisiaj mówimy. Trzeba być cichym,
To znaczy, trzeba polegać na Bogu, nie na sobie, nie na swojej przebojowości, sprycie, sile przekonania, elokwencji, osobistym uroku, ale na Bogu. Popatrzmy więc na przykład samego Jezusa, w jaki sposób On był cichy, łagodny, jak On zdobywał ziemię. Wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza 12. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Nie będzie się spierał, ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Co to za sytuacja? Jezus dokonał wcześniej uzdrowienia pewnego człowieka, dokonał tego w szabat. Religijni przywódcy są oburzeni. Dlaczego? Formalnie dlatego, że zrobił to w szabat, ale tak naprawdę dlatego, że nie chcieli utracić wpływów, jakie posiadali. No, stanowili władzę religijną, traktowali ludzi jako swoje terytorium, oni też mieli swoje terytorium i też byli to ludzie, ale jak, w jaki sposób zdobywali to terytorium? Czy dzięki temu, że byli oddani? Nie. Dzięki pewnej nieprawdzie, którą wpajali ludziom. Ludzie uwierzyli w tą nieprawdę i dlatego się ich trzymali. A ta nieprawda brzmiała? Musisz starać się być lepszym człowiekiem, wtedy spodobasz się Bogu i twój los będzie lepszy. A my ci w tym pomożemy. Jesteśmy głosicielami przykazań, ciągle do nich wzywamy. Dzięki temu spodobasz się Bogu. Jednak to była nieprawda. Staranie się, by wypełniać przykazania, wcale nie przybliża człowieka do Boga. Nie rozwiązuje jego problemu. A co rozwiązuje? To, na co wskazywał Chrystus w kontraście do tamtych ludzi. Jesteśmy właśnie w trakcie poznawania czegoś, co jest nazywane kazaniem na górze, kilka rozdziałów Ewangelii Mateusza, w których Jezus daje kilkadziesiąt poleceń, ale daje je nie po to, by człowiek je spełnił i czuł się dzięki temu lepszym przed Bogiem. Jezus daje takie polecenia, które pomogą człowiekowi odkryć, że nie jest w stanie ich spełnić o własnych siłach. I aby ta frustracja doprowadziła go do zaufania komuś, kto może go z tego wybawić, że potrzebuje Zbawiciela, bo sam nie potrafi. Na przykład Jezus powie, kto się gniewa na brata, to tak jakby go zabił. A kto się chociaż raz nie pogniewał? Zachęcanie człowieka, by bardziej się starał o własnych siłach podobać Bogu, jest utrzymywaniem go w pewnej iluzji, zaciemnianiem rzeczywistej sytuacji. Przykładem tego jest przypowieść Jezusa o faryzeuszu i celniku. Przypomnijmy ją sobie przy tej ważnej okazji. Ewangelia Łukasza 18. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił,
Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Faryzeusz trwał w pewnym złudzeniu, że potrafi spodobać się Bogu przez swoje wysiłki bycia dobrym człowiekiem. Niestety utwierdzał się tylko w nieprawdzie. Bliżej rozwiązania był celnik, który już odkrył, jaka jest prawda o nim. Więc doświadczył rozwiązania, ponieważ on już wiedział, że sam nie potrafi. Całe kazanie na górze przedstawione przez Jezusa jest właśnie po to, by pomóc człowiekowi zobaczyć swój stan. Faryzeusze uczyli czegoś innego. Postaraj się być dobrym, sensem twojego bycia tutaj jest stanie się dobrym człowiekiem i zasłużenie sobie na przychylność Boga. Udowodnij Bogu i sobie, że jesteś dobry. Człowiek bardzo lubi dawać sobie radę, ale nie da rady. Potrzebuje Zbawiciela. Poziom frustracji samym sobą ma w końcu doprowadzić do decyzji, do zaufania Jezusowi. Faryzeusze wzywali ludzi do wysiłku, ale to była droga beznadziejna. Ale teraz nie chcieli utracić wpływu. Zastosowali ostre środki, zamierzali pozbawić Jezusa życia. I co Jezus zrobił w tej sytuacji? Oddalił się stamtąd, usunął, czyli nie podjął walki w postaci przekomarzania się z faryzeuszami. Był cichy, a jednak miał ogromny wpływ. I prowadził ludzi do tego, co było jego celem, do zaufania Bogu, do oparcia się na nim. Nie dzięki ludzkiej mocy, technikom, lecz dzięki Duchowi. W podobny sposób my możemy być cisi. Jak zachowuje się człowiek, który nie opiera się na sobie, lecz na Bogu? Jest łagodny wobec innych ludzi. To znaczy, nie ma w nim pretensji. Nie czyni ludziom wyrzutów, ponieważ sobie z czymś nie radzą. Ze swoim charakterem, namiętnościami. Przecież wiadomo, że sobie nie radzą. Oni też wiedzą, że sobie nie radzą. Jak już robi wyrzuty, to tym, którzy trwają w obłudzie, udając, że u nich wszystko w porządku, robi tak ze względu na swoich uczniów, by nie zarazili się tą obłudą. Ale tym, którzy znają swój stan, nie uważają siebie za dobrych, mówił, kim mogą się stać dzięki zaufaniu Bogu. Człowiek cichy z tą cechą, o której dzisiaj mówimy, wie, że i tak nic nie wskóra, zachęcając ludzi do zmiany zachowań. Dlatego jest cichy, łagodny, potulny. Nie myśli, że może zmienić ludzi przez jakąś ostrą gadkę, przez ciągłe pretensje do nich, wyrzuty. Koncentruje się na zaufaniu Bogu, że On to zrobi. I do takiego zaufania wzywa innych. Taki jest charakter prawdziwego zwycięzcy. Więc Jezus tamtego dnia powiedział te znamienne słowa: szczęśliwi cisi, bo oni posiądą ziemię. Ale być cichym to oznacza coś jeszcze. Oznacza bycie wystarczająco pokornym, by przyjąć od Jezusa też sposób, w jaki będziemy zdobywać tą upragnioną ziemię, czyli ludzi. Trzeba być wystarczająco pokornym, by to przyjąć od Jezusa. Jaki to sposób? Przedstawię go najpierw przy pomocy pewnego obrazu, historii. Bóg
Był pewien człowiek, który był mistrzem parzenia kawy. Lubicie kawę? Wiecie, o czym mówię. Prowadził kawiarnię, która stała się bardzo popularna. Bywało, że ludzie czekali w długiej kolejce w oczekiwaniu na stolik w jego kawiarni, by napić się najlepszej kawy w mieście. Kawa była nieziemska, z wyselekcjonowanych najlepszych ziaren, z najlepszej palarni, potem odpowiednie ustawienie młynka, idealne ciśnienie, czas parzenia. Do tego niepowtarzalny klimat miejsca, wystrój, oświetlenie, muzyka. I skutek był taki, że nawet gdyby kawiarnia była otwarta 24 godziny na dobę, i tak nie udałoby się obsłużyć wszystkich czekających klientów. Ten człowiek lubił swoją pracę, satysfakcja klientów dodawała mu sił, ale jak długo można pracować od świtu do zmierzchu przez 7 dni w tygodniu? Jego bliscy zaczęli poważnie obawiać się o jego zdrowie, a klientów było coraz więcej. W końcu policja musiała porządkować tłum przed kawiarnią. Wyobrażacie to sobie? Czy było jakieś rozwiązanie? Znalazł rozwiązanie. Minęło trochę czasu i wszystko się zmieniło. Można było skrócić czas otwarcia do normalnego wymiaru, a kolejki przed kawiarnią skończyły się. Jednocześnie każdy, kto chciał, mógł się napić kawy. Jak to było możliwe? Jak można osiągnąć coś takiego? Nie powiem tego od razu, bo jest to jedna z historii zagadek ułożona przez kogoś z was w ramach tego naszego projekciku nowego Wynagrodzeni Historie. I tam możecie znaleźć tą odpowiedź właśnie na naszej stronie internetowej, tam gdzie są odpowiedzi. Jest to ostatnia z zagadek tam zamieszczonych, właśnie z taką ikoną ekspresu robiącego kawę. No i sami tam poznacie koniec tej historii, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Natomiast chętnie zajmę się tą ideą, która jest tutaj zilustrowana. Jest ona ukryta właśnie w jednym z fragmentów Biblii, tam przytoczonych z Ewangelii Marka 3 i zobaczmy, jakie to jest rozwiązanie. To są słowa o Jezusie. Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Jak taki problem może być rozwiązany? To była sytuacja, w której właśnie znalazł się Jezus. Jak pamiętamy to z lektury Ewangelii, jego osobiste zaangażowanie w potrzeby ludzi sprawiało, że zaczęły przychodzić tłumy. Wkrótce zostały przekroczone wszelkie granice rozsądku. Jezus doszedł do krawędzi, jak pamiętamy, nawet bliscy przyszli go powstrzymać, bo nie miał nawet kiedy coś zjeść, ale miał na to sposób już przygotowany i ten cytat z Ewangelii Marka 3 jest właśnie tym jego sposobem. I to jest właśnie coś, w czym potrzebujemy być pokorni i cisi. By pokornie przyjąć tą strategię Jezusa. Jaka to strategia? Zanim odpowiem na to pytanie, no, to jeszcze raz chcę podkreślić, że ta ilustracja z kawiarnią pochodzi z jednej z historii zagadek w tym naszym projekciku Wynagrodzeni Historie. Nie jest ułożona przeze mnie, ale przez kogoś z was. Ja tylko minimalnie pomagałem. Nie wiem, czy wszyscy kojarzycie, o czym mówię, właśnie ci Wynagrodzeni Historie. No to jest takie kreowanie historii zagadek, dla których odpowiedź jest ukryta we fragmentach Biblii.
I ten projekt daje możliwość udziału w zanoszeniu Bożego Słowa do ludzi wokół nas i to w bardzo różny sposób. Na przykład jak ten, że ktoś z was stworzył historię, którą ja z kolei używam tutaj w mojej prezentacji, tak jakby stał obok mnie i robił to razem ze mną, więc to jest jedna z możliwości udziału, jest ich wiele innych tutaj w tym projekcie i to jest też cząstka tego naszego zdobywania ziemi, ludzi na wieczność. A przy okazji ten projekt zazębia się właśnie z moją pasją, by pomóc ludziom, by się nie rozczarowywali. To jest to moje PCK, nawadnianie Afryki, więc nie mam problemu z motywowaniem się, by się w to angażować. Tak naprawdę mógłbym o tym ciągle mówić, bo jest to pasją, tak pomagać ludziom. Jest to pragnienie, które Bóg akurat zaszczepił w moje serce. I macie tutaj przykład, co dzieje się z nami, gdy nasza indywidualna wrażliwość, z którą Bóg nas stworzył, spotyka się z możliwością realizacji, jaki entuzjazm wtedy powstaje. Ale kiedy ostatnio rozmyślałem nad tym, co dalej z tym projektem, nagle sobie coś uświadomiłem. Myślę, że Bóg mi to uświadomił, bo co rusz go pytam, co dalej, doznałem takiego epokowego odkrycia, że przecież to, co robimy w tym małym projekcie, odpowiada na pewną wielką potrzebę człowieka, mianowicie potrzebę nabywania umiejętności w zarządzaniu samym sobą. I to jest taki ciekawy sposób edukowania się w tych pochodzących od Boga zasadach zarządzania swoim życiem. Co najlepszego można zrobić ze swoim życiem? My wiemy, że to Chrystus ma pokierować naszym życiem, ale w jaki sposób On nami najlepiej, w najbardziej dojrzały sposób kieruje? Przez przemieniony umysł, przez to, że nauczy nas myśleć i ten sposób, przez który Bóg ostatnio nas prowadzi, no jest takim sposobem, a jednocześnie jest to potrzeba bardzo silnie uświadamiana przez ludzi, podobnie jak potrzeba zdrowia, bo kto nie chciałby zarządzać swoim życiem, pokierować nim w najlepszym kierunku? Co najlepszego mogę zrobić ze swoim życiem? Gdzie jest najlepsza odpowiedź na to pytanie? Czy w tych sektorach księgarni, gdzie są całe regały książek w odpowiedzi na pytanie jak i poradniki, jak zrobić to, czy jak osiągnąć tamto? Gdzie jest najlepsza odpowiedź na pytanie, co najlepszego mogę zrobić ze swoim życiem? List do Kolosan 2, jedno krótkie zdanie jest odpowiedzią. W Nim, to znaczy w Chrystusie, wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Tu jest ukryta tajemnica, co najlepszego można zrobić ze swoim życiem. Możemy więc każdemu człowiekowi wokół nas powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ta zabawa w historię zagadki to jest taki ciekawy sposób edukowania się w zarządzaniu sobą. Poukładaj swoje życie jeszcze lepiej. Zaangażuj się właśnie w wynagrodzonych. Jak będziecie mieli wolne 4 godziny, to jeszcze wam o tym poopowiadam. A teraz powróćmy do rozwiązania, jakie zastosował Jezus, gdy był przytłoczony potrzebami ludzi, trochę jak ten właściciel kawiarni, który nie był w stanie obsłużyć wszystkich. Jakie jest rozwiązanie? No, przytoczę tutaj to
tą drugą część odpowiedzi w tej historii ułożonej przez kogoś z was, właśnie na podstawie Ewangelii Marka 3, jeszcze raz ten tekst, co zrobił Jezus? Wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Jakie jest więc rozwiązanie? Więc i ja pomyślę o tym, by przekazać dalej i pomnożyć to, co dla mnie najważniejsze. W tym celu chciałbym znaleźć następców, którzy będą mogli i chcieli wiernie przekazać to dalej, by ich rozwój stał się priorytetem nad wszystkim innym w moim zaangażowaniu. To jest właśnie ten sposób Jezusa, coś, wobec czego potrzebujemy być cisi i pokorni. Bo człowiek często myśli, ja wiem, ja mam swój sposób, tak? Ja już na pewno wiem, ale jeżeli chcemy osiągnąć ziemię, potrzebujemy być cisi i pokorni. I przyjąć od Jezusa to podejście, by we wszystkim, co robimy, był ten aspekt pomnażania, budowania uczniów. I taką wspólnotą jesteśmy. Jezus powiedział, idąc czyńcie uczniów. I dla nas budowanie uczniów to jedyna najważniejsza rzecz, którą się zajmujemy. To jest nasze DNA. Dlatego każdy ma swoją grupę, ktoś tą grupę prowadzi. Niektórzy z was przyszli do naszej wspólnoty po tym, jak gdzieś liznęliście ewangelicznego chrześcijaństwa w innych środowiskach. Może tam jeszcze nie było tego akcentu na budowanie uczniów, ale tutaj jest, bo to jest sposób Jezusa. Więc i ty możesz być cichy i pokorny wobec tej drogi Jezusa, tak jak my jesteśmy cisi i pokorni wobec niej. Pamiętaj, że to cisi posiądą ziemię. Więc wszystko, co robimy w naszej wspólnocie, dobrze, jeżeli ma ten rys pomnażania, o to się staramy, a to, jak jest gdzie indziej, czy jak kiedyś było, no, nie jest to teraz najważniejsze. Więc wszystko, mam nadzieję, wszystko, co dzieje się w naszej wspólnocie, będzie miało ten aspekt pomnażania, że jedni będą pomagać drugim i będzie się robił z tego niemały ruch. Bo Słowo Boże jest tego warte, takiego podejścia. Jezus tamtego dnia powiedział znamienne słowa: szczęśliwi cisi, bo oni posiądą ziemię. Jak na to osobiście zareaguję? Oto jest pytanie. Czy chodzi o to, żebym sobie postanowił, że od tej chwili będę cichy, pokorny? Ale czy można stać się pokornym przez własny wysiłek? Czy chodzi o to, żebym w różnych miejscach swojego domu, pracowni porozwieszał takie karteczki, cichy, pokorny, opierający się na Bogu, myje zęby, a to cichy. I tak. Jaki będzie skutek, jeżeli będziemy próbowali zrobić to o własnych siłach, przez własne postanowienia? Staniemy się karykaturą tych cech. Takie są skutki, kiedy robimy coś o własnych siłach, a nie opieramy się na przemieniającej mocy Ducha Świętego. Będziemy cisi i pokorni, ale w jakiś neurotyczny, wymuszony sposób i nie będzie to piękne. Pozornie cisi, łagodni, jednak prawda i tak będzie wychodziła na jaw. Będziemy kapryśną, skupiającą się na sobie karykaturą Jezusa i ludzie od razu to wyczują, że ktoś niby troszczy się o nich, ale jak łatwo go urazić,
jak łatwo wpada w gniew, że ludzie są tacy czy owacy, jak łatwo wywołać u niego niezadowolenie. No, karykatura charakteru Jezusa. Więc znowu i znowu trzeba o tym mówić. Nie potrafimy zmienić sami siebie i stawać się podobni do Jezusa. Potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Dlatego słusznym zastosowaniem jest prośba do Boga: Boże, zmień mnie. Uczyń mnie człowiekiem według Twoich pragnień. Zbuduj we mnie tą cechę charakteru potrzebną do odnoszenia zwycięstw w tej najważniejszej kategorii. Ty uczyń mnie cichym i pokornym. Jak Duch Święty będzie nas zmieniał? Na podobieństwo Chrystusa, bo to jest ten najpiękniejszy wzór. Wzór charakteru, który polega na całkowitym oddaniu życia, skupieniu się na drugiej osobie, by coś dla niej zrobić, poświęcić się, uratować, pomóc. Jak idealna matka skupiona na dobru swojego dziecka. Czy dla takiej matki skupionej na swoim dziecku jest ważne, jak ona się czuje? Matka trzyma swoje malutkie dzieciątko i mówi do niego: słuchaj dziecko, czy wiesz, jak ja się dzisiaj czuję? Wiesz co, poleż tutaj 2 dni, bo ja muszę wyjechać i odpocząć, bo się źle czuję. Dlaczego ludzie czasami nie chcą za nami iść? Bo nie chcą stać się tacy jak my. Jeżeli jesteśmy neurotycznie skupieni na sobie, łatwo nas urazić, cierpiący z powodu tego, jacy są inni. Chodź za mną, bądź moim uczniem, to staniesz się tak samo neurotycznie skupionym na sobie, niedowartościowanym, niezadowolonym człowiekiem. Czy taki jest charakter Chrystusa? Nie. Dlatego dzisiaj możesz powiedzieć, mówię to też do samego siebie, możesz dzisiaj powiedzieć: Boże, poddaję na nowo moje ja Tobie. Odwracam się od skupienia uwagi na sobie, na tym, jak ja się czuję. Wyzwól mnie z tego. Uczyń mnie budowniczym ludzi, skupionym na ich dobru, kochającym ich, patrzącym na nich z pełną nadzieją. Boże, dziękuję Ci za udział w wierze, jaki mi dajesz. Może dzisiaj nie mam uczniów. Czasami Bóg daje nam ludzi pod opiekę na jakiś czas. Nie mam dzisiaj uczniów, którym bym pomagał, ale przecież tu nie chodzi o mnie, żebym ja się czuł dowartościowany. A może mam być akurat zachętą dla tych, którzy tego obecnie nie doświadczają, chociaż może chcieliby, ale moja rola jest bardziej w zapleczu pomnażania, bo to nasze zdobywanie owocu, zdobywanie ziemi, ludzi jest takim zdobywaniem zbiorowym, jako wspólnota, gdzie bez zaplecza ani róż. To zdobywanie ziemi jest zespołowe i są różne role. I no, jedne nie odbędą się bez drugich, także wszyscy są potrzebni, niezbędni, różne role. Ale tak czy inaczej, przecież tu nie chodzi o mnie. Ja i tak jestem szczęśliwy, bo moim szczęściem jest Chrystus. Szczęśliwi, którzy posiądą ziemię. Zdobywajmy ziemię, jest dużo ziemi do zdobycia. Warto mieć coś własnego, ale zdobywamy nie dzięki mocy, sile, swoim możliwościom, lecz wiadomo, tak, dzięki Duchowi niech się to stanie.